Pozostajemy pod wpływem wyżu z nadpołudniowego Bałtyku. W tej samej dość ciepłej masie powietrza. Ten wyż jest bardzo rozległy i na przeważającym obszarze kontynentu zapewnia ładną pogodę. Jutro jego centrum znajdzie się nad Ukrainą. Więcej chmur widać nad Półwyspem Iberyjskim oraz na krańcach północnych i w rejonie Morza Czarnego. Po południu nadal najwięcej chmur w Małopolsce, miejscami w województwach wschodnich i centralnych. Padać jednak nie powinno. Poza tym ładna słoneczna pogoda. Na termometrach od 18 stopni miejscami na Pogórzu Karpackim do 24 w Wielkopolsce. Czyli nowości na antenie regionalnej. Widzowie Trójki mogą się czuć najlepiej poinformowani w Polsce. Co godzinę najświeższe informacje z regionu, kraju i świata. Serwisy gospodarcze, sportowe i pogodowe aktualizowane są przez cały dzień. Komentarze, analizy i opinie ekspertów to najsilniejsza strona naszej publicystyki. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na porannego gościa dnia. Popołudniową rozmowę dnia.